W leśnictwie Szkuciń znajdującym się na terenie Nadleśnictwa Radoszyce utworzono dwie barcie, czyli komory wydrążone w pniach drzew w taki sposób, by zamieszkały w nich pszczoły. Jest to część projektu, który ma na celu przywrócenie tych owadów do lasów w województwie świętokrzyskim. Do przedsięwzięcia dołącza się także zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu. Kultywujący tradycje rzemieślnicze instruktorzy chcą przywrócić bartnictwo nieopodal dawnej fabryki żelaza w Maju. Przedsięwzięcie związane z przywracaniem pszczół do lasów Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne prowadzi już od 14 lat. Ekolodzy wyznaczyli sobie konkretne cele, jakie chcą osiągnąć przy jego realizacji. Nazwę projektu, wtedy kiedy się zaczynał, przyjęliśmy nazwę e, Odtwarzanie Bartnictwa, e, Ochrona Przyrody i Staropolskiej Tradycji, czyli łączymy ochronę przyrody. W tym sensie, że e, kiedy porozumiewamy się z nadleśnictwem, które zgodzi się, żeby na jego terenie wykonać taką barć, to nadleśnictwo jednocześnie przyjmuje na siebie takie zobowiązanie, że w promieniu tam kilkudziesięciu metrów nie będą wycinane już te stare drzewa, czyli zostawiamy taką wyspę. I to jest ta ochrona przyrody. A staropolskiej tradycji, no właśnie, no, bartnictwo zniknęło nam z ziemi Świętokrzyskiej jakieś 120-130 lat temu i to jest ta próba odtworzenia która polega nie tylko na tym dzianiu barci, dłubaniu barci, tylko również na odtwarzaniu yy, i obyczaju bartniczych i narzędzi, którymi to wykonujemy. To jest również odtworzenie narzędzi sprzed 100, 200, 300 lat. To są dos dosłowne wzory. Dosłownie wzory wykute przez kowala takie same narzędzia. Jakie istniały te kilkaset lat temu. Przy doglądaniu barci ekolodzy nie chcą również używać sztucznych, chemicznych preparatów przeciw pasożytom, ale stosują naturalne metody: kwas szczawiowy czy tymol. A jak powstaje taka barć, opowiedział nam o tym przedstawiciel mazowiecko-świętokrzyskiego towarzystwa ornitologicznego Dariusz Wiśniewski. Roz, rozstawiamy rusztowanie <laughs> I, i dłubiemy powolutku. Raz po raz systematycznie aż do takiego efektu dochodzimy. Ta barć jeszcze będzie miała przykrytą deskę i na zimę będzie, jeżeli będą pszczoły, będzie jeszcze docieplana. Na terenie powiatu koneckiego powstało już około 12 takich barci. Między innymi w okolicach miejscowości Duraczów, Niekłań, Sielpia, Szkucin i Lipa. Towarzystwo Ornitologiczne zapowiada jednak, że to prawdopodobnie nie koniec tego typu działań w naszym regionie. Zbigniew Fijewski zapowiada, że w tej sprawie będzie się porozumiewać także z Nadleśnictwem Barycz i Nadleśnictwem Stąporków. Podczas dziania barci nieopodal Szkucina ekologom towarzyszyli przedstawiciele Nadleśnictwa Radoszyce, którzy już teraz zapowiadają, że będą pielęgnować bartnictwo leśne w naszym regionie. Ze strony Nadleśnictwa to mogliśmy, że tak powiem udostępnić obszar leśny do, do takiego przedsięwzięcia. No, jak również tutaj z kolegą, panem Tomaszem Pakułom,śmy bacznie się przypatrywali, jak również braliśmy taki, staraliśmy się brać czynny udział w Dubaniu, że tak powiem, tych barci, mając nadzieję, że no, że w przyszłości może sami zaczniemy, że tak powiem, propagować to tutaj na terenie nadleśnictwa, jak również u sąsiednich kolegów. Więc myślę, że, że, że mając jakąś wiedzę, no będziemy w stanie sami przyjmować taką inicjatywę, no biorąc również pod uwagę to, że no, lasy od kilku lat, lasy państwowe biorą y, aktywny udział, że tak powiem, w propagowaniu y, przywracania, że tak powiem, pszczół do lasów. Przez projekt pszczoły wracają do lasu. Celem przedsięwzięcia dla ekologów jest pozyskanie wiedzy, natomiast uzyskanie miodu jest tutaj na ostatnim miejscu. Spowodowane jest to troską nie tylko o pszczoły, ale i inne zapylające kwiaty, gatunki. Bartnictwo to nie jest pszczelarstwo. Yy... Czym innym, są, no właśnie, czym innym są pasieki, które liczą często tam 50-100 uli? Pszczoły pozyskują miód. To wiemy, ale skąd się on bierze? No właśnie, no, z kwiatków wysysałem sobie nektar, ale e, oprócz tego, że są pszczoły, no jest mnóstwo innych zapylaczy: są trzmiele, są dzisiaj żeśmy widzieli małe jakieś pszczolinki, które już latają e, po tych kwiatkach. Gdybyśmy potraktowali to bardzo przemysłowo i na przykład w tym oddziale leśnym zrobili 10 barci, oznaczałoby to prawdopodobnie śmierć dla tych śmieli, dla tych pszczolinek. No bo każdy chce skorzystać z tego, z tego kwiatka, ale nie każdy jest tak przedsiębiorczy jak pszczoła. Współpracę z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym chce nawiązać także zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu. To jest pomysł dyrektora zakładu. Który chciałby wokół zakładu stworzyć takie założenie, nie wiem jak to nazwać organizację. No nie, no może źle mówię. Stowarzyszenie Bartników Tutaj Miejscowych z terenu Powiatu Koneckiego, a może troszeczkę szerzej. Mam nadzieję, że to. Wyjdzie. No, my, jako Towarzystwo Przyrodnicze, bardziej zajmujemy się e, jednak tym, co się dzieje w lesie. Nie tyle pszołami, co obserwacją, badaniami e, fauny, flory. Ale dyrektor ma bardzo ambitne założenia. Ja, ja mu sekunduję w tym. To jest jeden z elementów działań, które realizujemy w Zakładzie. Będziemy wskrzeszać dawne rzemiosła, dawne tradycje rzemieślnicze z regionu. Świętokrzyskiego również bartnictwo leśne. Sprzyja temu przede wszystkim położenie obiektu na terenie leśnym, lasu mamy tutaj wokół mnóstwo, obiekt jest zadrzewiony, więc naturalnym wydało nam się, żeby taką, takie bartnictwo tutaj wkrzeszać i urządzić ścieżkę edukacyjną, ponieważ bartnictwo ma olbrzymi potencjał taki poznawczy, edukacyjny, który warto wykorzystać, a to będzie też z korzyścią dla zakładu, ponieważ dojdą nam nowe usługi, nowa oferta kulturalna, edukacyjna dla odwiedzających nasz obiekt. Już teraz Maciej chłopek zapowiada organizację warsztatów, podczas których instruktorzy wraz z uczestnikami będą tworzyć kłody bartne. Nieopodal starej fabryki żelaza powstanie około 8 takich kłód. Niektóre z nich będą zawieszone wysoko na drzewach, inne na stojakach. Możliwe, że pojawią się także barcie dziane w drzewach. Pracownicy ZZH Maleniec będą również rekonstruować ich ochronne elementy, które uniemożliwiały niedźwiedziom wydobywanie miodu. Prawdopodobnie do doglądania barci znajdujących się na terenie muzeum zostanie utworzone bractwo bartnicze, a swoją pomoc przy realizacji przedsięwzięcia oferuje także rejonowe koło pszczelarzy wkońskich. Ponadto zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu na warsztaty bartnicze otrzymał wsparcie finansowe z Nadleśnictwa Radoszyce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.